I z racji tego, że tyle pstrągów w tym akwarium jest, co mnie bardzo cieszy. Może wam pokażę jeszcze pstrąga, co? W kolorze na przykład okonia. Prosiłbym o zbliżenie. Z góry dziękuję. The Throat Line True. Tak się nazywa ta przynęta. Przynęta gumowa, wycieniowana. Z dwoma przewężeniami. W miarę odporna na rozciąganie, odporna również na przegryzanie. Tutaj oczywiście nie ma kotwic. Natomiast ja króciutko powiem, na czym polega system Line True. O tym żeśmy wielokrotnie wam mówili. W momencie brania kotwica wyciąga. W momencie brania, kiedy szczupak otwiera osłony skrzydłowe i robi pierwsze ruchy samoobronne, przynęta wylatuje. Dosłownie przynęta zostaje uwalniana z pyska szczupaka. Mamy kontakt z rybą na zasadzie kotwica, prawa ręka moja, lewa strona wędka. Tak to wygląda. To jest zamysł po prostu taki, a nie inny, żeby jak najdłużej z tych przynęt wędkarz mógł się cieszyć. Ja już króciutko pokażę, bo mi się czas kończy. Cztery spokojnie, wielkości. Spokojnie. Dobrze, fajnie opowiadasz. Cztery wielkości. Dwie z nich to tylko i wyłącznie do trollingu. Nie da się tym rzucić, ale uwierzcie mi, zresztą na pewno też widzieliście, praca tych przynęt jest realistyczna na tyle, że mieliśmy dzisiaj przypadki, że przychodziły osoby i same się przyznawały do tego, że ja, przepraszam, myślałem, że to jest ryba. Dosłownie. Przynęta do prowadzenia w pół wody, przynęta do trollingu. Z ręki, z rzutu, jak również do ciągania za łódkę. Można tę przynętę dociążyć, można do niej dołączyć naszą słynną kamerę Waterwolf, która rewelacyjnie nagrywa ataki, o czym żeście się przekonali. Przynęta do bardzo wolnego prowadzenia, na leniwe szczupaki, przypadki oczywiście ataki sandaczy jak najbardziej. Spróbuję jak najwolniej wyprowadzić tę przynętę. Szkoda, że nie mam pstrąga, bo by chyba reagowały te pstrągi, a zwłaszcza albinusy, bo taki kolor też posiadamy. Zobaczcie, można agresywnie również tą przynętę, czyli na jeden, ach, muszę zejść niżej, teraz widać lepiej, na zasadzie skoku. Ta przynęta troszeczkę teraz inaczej się zachowuje, natomiast najlepiej zachowuje się przy jednostajnym zwijaniu. Już pokazuję. Postaram się to pokazać tak, żeby było widać. Widać dobrze teraz? Z góry troszeczkę słabo, powiem szczerze. Dlatego, że natleniana woda burzy cały obraz na akwarium, jest ciężko. Oczywiście przynętę można dociążyć na lince głównej, na przygonie plombą. Można dociążyć oliwką na krętniku, nawet do kotwicy. Wtedy uzyskamy głębszą, że tak powiem, pracę tej przynęty na głębszych partiach wody. Natomiast zamysł rozwiązał oczywiście był taki, a nie inny, że masa przynęty plus wyporność musi tą przynętę powolutku, bardzo realistycznie w momencie opadu wyważać tak, żeby ona realistycznie opadała, jakby pokazując, że coś się dzieje w imitacji tej przynęty, którą chcemy oszukać tak naprawdę drapieżnika, że coś się dzieje z naszą przynętą, że jest zmęczona, nie ma siły ucieczki. No i oczywiście jest to sygnał do ataku drapieżnika.